Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem Painkiller Battle Out of Hell. Także zaczynamy. Ostatnio właśnie żeśmy przeszli w ogóle tego Painkillera, żeśmy zabili samego Lucyfera, ale pojawił się nam Alastor, który po prostu nadal żyje. Oczywiście uratowaliśmy tą Ewę, ale widzieliśmy całą tą hordę w tej pokazówce, która na nas atakowała. Wręcz musimy teraz stawić czoła i po prostu tego raz na dobrze załatwić Alastora. Czy nam się uda? Zaczynamy Battle Out of Hell. O kurde, tutaj poziom też mogę sobie wybrać. Oczywiście weźmiemy sobie tą bezsenność, bo wtedy będziemy mogli wykorzystywać te karty Tarota. Zaczynamy. Fall, and a new one will rule. Stay back, or I'll kill you where you stand. Hey, sister, watch where you point that thing. Sorry, I thought you were Alistair. Yeah, I got that. That was a pretty good trick back there, by the way. It saved our asses. Where'd you learn to do that? Later. It looks like we're not any closer to my... our goal than we were before. And just what is our goal at this point? To eliminate Alistair before his armies can attack Purgatory. But now that he knows we're after him, that's just gotten a whole lot harder. And I suppose that's my fault. Don't be ridiculous. Nobody, Samael, Lucifer, Alistair, or even me thought you'd make it this far. Quite an achievement for someone so new to the afterlife. Yeah, but not good enough. I need to take Alistair down before he can mass his attack. After I get rearmed, I need you to get me back into hell so I can make Alistair pay for what he's done to you and to me and what he's about to do to all the souls in Purgatory. There is no way back into hell, Daniel. The only gate was in the monastery. And that's gone. Why don't you just do that little trick of yours again? That little trick, as you call it, only works one way. What idiot would want to find a way into hell? Damn it, Eve.
I know that Alistair and his forces aren't gonna sit still. I didn't put that big of a dent in his army. He was gonna mount an attack on Purgatory, and I don't see any reason why those plans should have changed. And he's not gonna attack unless there's a back door for him and his armies to retreat through if the battle turns against them. They're cowards. The cowards always have a way out. I'm betting that by intercepting his minions as they come through into Purgatory, I can hold off his invasion long enough to find that door. Then, I'll show Alistair the meaning of torture and pain. Thing is, he knows I'm still here. And it's a sure bet he won't set foot in any place I've been before. He won't take me on unless he has the home field advantage. You've been here a lot longer than I have. You must have some idea where Alistair might send his advanced troops. Show me. There are so many places. Here, the orphanage. Orphanage? There are children in Purgatory? Of course. The souls of the young are generally neither good nor evil. They hang in the balance, and therefore end up trapped in Purgatory. Eventually, most are sorted out and sent on their way. But some, the most tortured, remain here for all eternity. Many of them congregate at the orphanage. Why would Alistair's minions be interested in that place? The souls of children are easily manipulated. Alistair will find many willing followers there. And you'd best not think of them as children. If Alistair manages to corrupt them, they'll be as dangerous as any other creature you've fought in Purgatory. Then I start at the orphanage. Wait. I can't make it right now. If we wait until morning... If we wait until morning, it might be too late to stop him. I know Alistair won't wait. I want you to stay here anyway. This is a battle I need to fight alone. Daniel! If you do manage to kill him, don't let any of his minions near him. Anything that comes into contact with him before his life energy is dissipated might absorb his power and take his place. You'll find yourself facing a new ruler of hell if that happens. Thanks for the warning. If I take out Alistair, I'll see you when it's over. If not, well, we won't have a whole lot of time for regrets, will we? To nic nam nie pozostaje, jak załatwić Alastora i wrócić z powrotem do piekła. Także sami tutaj widzicie Battle of Hell, poziom pierwszy, sierociniec. No i mamy tutaj, no proszę, mamy nawet tutaj więcej kart odblokowane. Wysysa dusze na odległość. Dusze znikają po dłuższym czasie. Dusze leczą więcej obrażeń. No, tutaj by było fajne. Zmieniasz się w demona po zebraniu 50 dusz. To było też fajne. Zwiększa poziom zdrowia do 150. Pojemność. Tu zwiększa poziom zdrowia, a tutaj zwiększa pojemność. Amunicja. Po 2 ukryte bogactwa. 2 razy na każdym poziomie. 3 razy na poziomie. To biorę. Co jest? O kurde. Zapomniałem. Ja kasy w ogóle nie mam. Od nowa wszystko. Dobra, to później będę sobie. Na pewno wezmę użycie złotych kart 3 razy. Na pewno to sobie weźmie. Regeneruje zdrowie, kiedy umierasz. Nie, to nie. Myślę, że to 3 razy te karty. I tutaj będzie pojemność zdrowia. Będzie wyższa. Ty poruszasz się szybciej, 2 razy szybciej, dodajesz więcej obrażeń. 4 razy więcej obrażeń. To by była fajna karta, ale nie możemy też jej dać, bo nie mamy kasy.
Wrogowie są zagubieni, otrzymujesz tylko połowę obrażeń. To też nie, wrogowie nie mają cię, nie mogą cię zranić. Świat porusza się tu na pewno 8 razy wolniej i damy sobie tutaj działanie kart tymczasowych 20 sekund dłużej. Na pewno to też weźmiemy. Także jeszcze jest wiele do obgadania, jeżeli chodzi o Battle of Hell. Także zaczynamy. Bagna, moczary tutaj są. Na takim pustkowie, kurde, taki sierociniec. No ale nic, przejdziemy się. Mamy jakąś inną broń? O kurde, nie mam żadnej broni, tylko 100 życia. Co to jest? Nie mają duszy. Ja w ogóle nie mam duszy. Co tu się kurwa dzieje? Już od razu weszłem. Obrazy jakieś tu są w mordę, co to jest? A to? Kto takie coś maluje? Jakaś krew. Syrena. Chyba trzeba będzie iść po schodach. Ale tutaj szlak krwi. Słyszę jakieś kurde płacz dzieci. Zobaczymy dalej. Co to jest? A tutaj nie ma żadnych. Jest dusza. Jest, jest, jest. Nawet dobrze, że jest dusza. Co to za dzieciaki? Ale świnki tu są. Więc dobrze by było pozbierać sobie tutaj wszystko. Co tu jest w ogóle napisane? Kolejne jakieś kurde. Też widziałem. Co to jest? Latająca. Wszędzie się patrzeć, bo inaczej zostanę zaatakowany. Thank you.
zaraz zginę. Tak mało życia miałem. Nie, to jest jakaś masakra tutaj. Tutaj nie. Też nie. Może tu coś jest. Jest tutaj na dół, trzeba zejść po schodkach. Warto jeszcze by było tutaj sobie pochodzić. Myślę, że chyba jeszcze tutaj weźmiemy setę i sobie zamienimy broń. Strasznie mało tutaj broni jest i mało życia, no ale się wszystko okaże. Musiał chyba sobie użyć karty. Co to są? Gorszy etap niż w te przednie. Ciekawe, czy to coś kurde jeszcze jest. Jest jakaś szkoła, jakaś klasa tych dzieciaków. To nie działa. Jest ich sypialny. Na szczęście te się kurde nie ruszają. Sporo mi życia uwalili. O kurde, tu coś na pewno ciekło, krew, wszystko. Szafki ich. Idziemy dalej. Z powrotem mnie tutaj prowadzi. Thank you.
ciężka sprawa. Misio zakrwawiony z rozprutym bebechem. Tego nie widziałem obrazu. Ja też. Wcale miłot trzeba uszkodzić. Nie mam pojęcia. Trzeba iść do przodu. Woo!
gdzieś go zaciągnąć. Nie mam pojęcia, bo ten gościu jest naprawdę mocny. Uciekamy. Wiem, o co chodzi. Mieliśmy go ostatniego uwalić. Szczęście. Teraz już rozumiem. O, morne. Kolejne. Co to jest? Nowa broń. Trzeba strzelić. Zablokowana, nie daj się zranić. Chyba było bardzo ciężko, żeby się nie dać zranić, jeżeli chodzi o ten Battle of Hell. No nic, przechodzimy dalej. Myślę, że to był pierwszy odcinek właśnie z tego Battle of Hell. Jeżeli wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka, a w następnym odcinku już będziemy wykorzystywać swoje karty tarota. Także do zobaczenia.